po kolei sobie polecimy pytaniami, które mamy. Widzę, że kolejne osoby dołączają, co mnie cieszy oczywiście. Więc sobie przejdziemy przez pytania, które dzisiaj zadaliście. Tak, z takich informacji około amazonowych newsów, które mogłyby Was zainteresować, co tam wielkiego się działo. W wielkim świecie ostatnie 2 tygodnie to jest właściwie pogrom, jeśli chodzi o kwestie blokad, weryfikacji powtórnych, blokad produktów i tak dalej, więc nie zdziwcie się, jeżeli wasze produkty czy wasza działalność została w jakiś sposób zweryfikowana czy zablokowana przez Amazon, to jest coś naturalnego. To jest tak, że do 31 maja Amazon dawał pewnego rodzaju dyspensę na różnego rodzaju błędy czy fuck-upy, które robiło się na platformie z racji koronawirusa. No i od 1 czerwca, że tak powiem, zaczął noc długich noży, a właściwie na Dzień Dziecka otworzył puszkę Pandory. No i od 1 czerwca przyszła seria blokad, weryfikacji, blokad produktowych, zawieszeń. Ja Wam wytłumaczę, co jest czym. Przede wszystkim była seria weryfikacji. W szczególności oberwało się jednoosobowym działalnościom gospodarczym, które składały czy zakładały swoje konta więcej niż 365 dni temu. Amazon uznał, że te dokumenty się zdezaktualizowały, przez co dezaktualizacja tych dokumentów spowodowała, że Amazon wymógł na sprzedawcach to, żeby załadowali te dokumenty jeszcze raz, a te dokumenty, no to jest teoretycznie nic wielkiego, bo to jest ostatecznie CEDIK, to jest ostatecznie rachunek z miejsca zamieszkania za ostatnie 365 dni, przetłumaczony przysięgle. Jest to na pewno rachunek z miejsca prowadzenia działalności, może być to wyciąg z karty debetowej również, Amazon może na was to wymóc, dlatego no tutaj nie ma co kryć, że Amazon włączył sito weryfikacji i do tego sita weryfikacji trzeba było się bardzo dobrze przygotować, no i być czujnym. Zarówno włączył sito weryfikacji na samym tak zwanym KYC, czyli Know Your Customer, ale włączył też sito weryfikacji na produktach, tak? No produkty, które w szczególności dostały po tyłku, to są wszelkiego rodzaju produkty dystrybucyjne dużych marek, czyli Nike, Apple, Adidas, Samsung, jakiś, nie wiem, The North Face, mieliśmy przypadek Patagonia, mieliśmy przypadek New Balance'ów, Hawaiianas, Hunter, mieliśmy przypadki Converse'ów, Doktora Martensa, no masa tego była. Generalnie brandy czy dystrybutorzy brandów dostali bardzo mocno po tyłku i też musieli się bardzo mocno weryfikować dokumentami, no co jest zupełnie naturalną rzeczą w Amazonie, no a po prostu jeśli się nie miało określonych dokumentów za ostatnie na przykład 365 dni, no to się miało problem, bo konto mogło pójść w zawieszenie. Na pewno tutaj dość interesującą kwestią i taką dojmującą, jeśli chodzi o kwestie tej weryfikacji, były blokady na zakładaniu konta, bo Amazon też zrobił ostatnio kolejne sito weryfikacji, jeśli chodzi o blokady kont sprzedażowych. No i te blokady kont sprzedażowych, mówię o świeżo zakładanych. I te świeżo zakładane konta sprzedażowe rzeczywiście też dostały mocno po tyłku. No niestety, tak? No tutaj była akurat zasada jednego błędu. Mieliśmy nawet przypadek jednego klienta, który do nas przyszedł z kontem, który zakładał na jednoosobową działalność gospodarczą. Teoretycznie wszystko było ok, tak? Wszystko było legitnie. No i w pewnym momencie Amazon stwierdził, że karta debetowa jest, jak to się mówi, non-chargeable, czyli nie jest ściągalna, nie ma możliwości ściągnięcia środków z tej karty debetowej, przez co zablokował konto. No, szczerze mówiąc, pierwszy raz spotkałem się z czymś takim, przyszedł normalnie komunikat, że przez to, że karta debetowa jest nieściągalna, czyli nieweryfikowalna, pomimo tego, że była na imię i nazwisko, działalność gospodarcza też była na imię i nazwisko, to pomimo tego, że tutaj się wszystko zgadzało, a później podpięto już właściwą kartę debetową, która rzeczywiście działała i która rzeczywiście była chargeable, czyli była kartą ściągalną, jak to się mówi,
to Amazon stwierdził, że jednak nie odblokuje tego konta i tyle. Z drugiej strony, po tygodniu tego sita, które Amazon urządził i tego kombajnu weryfikacji, kombajnu blokad, zawieszeń i tak dalej, który przyszło w tym pierwszym tygodniu czerwca, przyszła druga fala odblokowań i to takich odblokowań, co ja myślałem, że tych kont nie odblokujemy już nigdy, a tam się okazywało, że na przykład jednego dnia udało mi się odblokować 4 konta zablokowane na podstawie related seller account albo multiple seller account, czyli tych obwarowań Amazona dotyczących zakładania kont, wielu kont powiązanych osobowo, kapitałowo, prawnie, gospodarczo, no jakkolwiek by tego nie określić, po prostu powiązanych ze sobą. Zresztą z takich newsów amazonowych to jeszcze mogę wam powiedzieć, że polityka related seller account albo multiple seller account już przestała obowiązywać. To znaczy Amazon teoretycznie zniósł obostrzenie dotyczące related seller account i multiple seller account, czyli teoretycznie już można zakładać konta sprzedażowe powiązane osobowo, kapitałowo, prawnie, ale w praktyce wygląda to w ten sposób, że jeżeli zakładamy jedno konto i ono na przykład wpadnie z powrotem na weryfikację i mamy założone drugie konto, to jeśli to konto pierwsze nie przejdzie weryfikacji, to konto drugie jest blokowane i wtedy to pozwolenie od Amazona related seller account albo multiple seller account tak naprawdę nie działa, no i generalnie już no mija się z celem, tak? Więc dla własnego bezpieczeństwa zawsze tak czy owak musicie informować Amazona o tym, że chcecie założyć drugie konto, które jest powiązane z wami jakoś kapitałowo, gospodarczo, prawnie albo osobowo, żeby uniknąć tego rodzaju problemów, a i tak to nie jest pewne, czy to ponowne sito weryfikacji nie zablokuje wam z powrotem tego waszego konta sprzedażowego, więc miejcie się na baczności. Miejcie się na baczności, no ale naprawdę ten drugi tydzień czerwca, który minął, był naprawdę dla mnie złotym okresem, jeśli chodzi o odblokowywanie kont, bo wchodziły nam takie rzeczy, które nam pół roku wisiały i nie dało się tego odblokować, no dlatego korzystamy jeszcze z tego benefitu i robimy co w mocy, żeby te konta poodblokowywać. Widzieliście pewnie z Baselinkerem oficjalny webinar Amazona, coś też szykujemy po swojej stronie, więc mam nadzieję, że też niedługo zobaczymy się na czymś bardziej oficjalnym, ale webinary Baselinkerowe zdecydowanie polecam, a teraz przejdę do pytań, bo tych pytań jest sporo z tego, co widzę, a chciałbym wam trochę poopowiadać. Chciałam zapytać o niezbędne regulacje związane ze sprzedażą. Pierwsze mamy takie pytanie, niezbędne regulacje związane ze sprzedażą, to jest, precyzujcie bardziej pytanie, jeśli ja mogę poprosić was, to nie jest to, że ja sobie tutaj mędrkuję, czy jestem jakimś tam wybitnym jakimś tam ekspertem, specjalistą, albo jestem taki zadufany w sobie, bo jestem umęczony swoją mądrością, ale to jest trochę tak, jakbyście zapytali lekarza, jak leczyć raka, tak? No skutecznie, tak? Ja tak mogę odpowiadać takimi ogólnikami. Tych regulacji związanych ze sprzedażą jest multum i są one związane chociażby z kwestiami, regulacjami, jeśli chodzi na przykład o kwestie formalne, czyli formy działalności gospodarczej, którą chcecie przyjąć i na którą chcecie założyć swoje konto na Amazonie. Są kwestie, niezbędne regulacje podatkowe, czyli na przykład niezbędne regulacje związane z limitami sprzedaży wysyłkowej albo sprzedażą z magazynów położonych na terenie danego kraju. Są niezbędne regulacje związane z produktami, czyli na przykład kwestiami związanymi z dopuszczeniem produktu do obrotu albo certyfikacji tego produktu, czyli na przykład to, czy jest to produkt, nie wiem, który wymaga certyfikatu zgodności albo certyfikatu TIF, albo certyfikatu, nie wiem, Ocotex, albo certyfikatu sprzedaży, nie wiem, na jakimś danym terenie albo ma jakieś zabronione substancje w środku. No, to są takie na przykład regulacje, są regulacje takie stricte
aspekty sprzedażowe, czyli na przykład regulacje odnośnie zgłoszenia do Werpackungs-G albo Werpack-G, jakkolwiek to tego by nie określać, czyli do rejestru odpadów, albo na przykład do rejestru odpadów elektronicznych, czyli Elektro-G z kolei, albo WEEE, jak to się inaczej też nazywa, jeżeli chcecie sprzedawać, nie wiem, dajmy na to lampy, tak, na terenie chociażby tutaj w tym wypadku Niemiec. Są regulacje związane z certyfikacjami jeszcze tymi produktowymi, na przykład regulacje dotyczące produktów spożywczych albo produktów medycznych, gdzie na przykład są regulacje unijne dotyczące produktów medycznych, ale każdy kraj może mieć swoje szczególne regulacje, na przykład regulacje związane regulacje dla produktów medycznych, na przykład na terenie Niemiec są indywidualne regulacje dotyczące produktów medycznych, więc tych regulacji związanych ze sprzedażą jest całe multum, tak? W tych regulacjach podatkowych znajduje się chociażby jeszcze kwestia VAT-u unijnego, który też trzeba zgłosić, jeżeli chce się sprzedawać chociażby stąd, i już nie mówię o VAT-ie DE, czyli VAT-ie lokalnym tamże, tylko VAT-ie tutaj polskim, który trzeba jakby spelować, czyli zrobić tak, żeby było PL przed NIP-em, czyli ten VAT musi być zgłoszony do jako VAT UE, czyli VAT unijny, i pamiętajcie, że ten VAT unijny można stracić, jeśli nie ma aktywności na tym VAT-ie unijnym, to ten VAT można stracić, więc też nie warto ryzykować. Drugie pytanie, jak wygląda sprawa kosztów wysyłki paczek o długości powyżej 2 metrów i powyżej 2,5 metra? To jest generalnie bardzo dobre pytanie, ale ono jest indywidualnie, to pytanie indywidualnie ustala się w zasadzie z kurierem, tak? Generalnie wiem, że zasada jest taka, że w sieciach kurierskich nie przyjmują paczek powyżej 3 metrów obwodu, tak? 3 metry to jest maksymalny obwód, ale z tego co wiem, to nie ma regulacji dotyczącej, bo tutaj jest jeszcze kwestia długości. I właśnie no to pytanie też trochę zbyt mało precyzyjnie zadane, bo ta długość może odnosić się bezpośrednio do długości po obwodzie wszystkich boków, tak? Albo może się odnosić do długości paczki, że 2 metry, no 2 metry to z pewnością nie możemy wysłać, no bo jeśli po obwodzie mamy więcej niż 3 metry, no to już prawdopodobnie sieć kurierska może tego nie przyjąć. Więc to jest kwestia indywidualnego porozumienia z siecią kurierską. Dużo już tych motywów widziałem, no tutaj może być bardziej case niż sieci kurierskiej, a sieci logistycznej, tak? Na przykład jakiegoś Rabena, Rolexusa, Dachsera, DB Schenker, no kogokolwiek takiego, kto się zajmuje już takimi tematami gabarytowymi, więc bardziej bym uderzał bezpośrednio po ofertę do każdego konkretnego kuriera, oczywiście sobie benchmarkując to z jakimś poziomem rynkowym, żeby nie było sytuacji takiej, że jakby bierzecie ofertę z ulicy, no, to pamiętajcie. Trzecie pytanie mam. Jak dobrze przygotować skutecznie promocję na Amazon, na co zwrócić uwagę przy ich tworzeniu, jaki wynik powinien nas cieszyć, jakich błędów nie powinien przy tworzeniu promocji? Też super ogólne pytanie, no ale postaram się odpowiedzieć. Generalnie trzeba to zrobić dobrze. Jakby, wiecie, czynników determinujących to, czy promocja będzie skuteczna, czy nie, jest cała masa, ale przede wszystkim kierowałbym się tutaj po charakterystyce branży, tak? Charakterystyka branży jest dla nas zupełnie czymś jakimś takim podstawowym, że my nie możemy robić promocji, kampanii marketingowej, tworzyć kontentu, reklam, czegokolwiek w oderwaniu od rzeczywistości, tak? W odklejeniu od rzeczywistości, na przykład tego, czego oczekują od nas nasi klienci z jednej strony, z drugiej strony, kto jest naszą grupą docelową. Więc takie protipy dwa to jest skupienie się na grupie docelowej i unikanie przepalania konwersji. To są takie dwa protipy, na które się zazwyczaj nie zwraca uwagi, a one zazwyczaj to są takie języczki uwagi, które decydują o tym, czy produkt będzie wysoko pozycjonowany. To nie kwestia nawet, czy się będzie sprzedawać, ale jeśli już będzie wysoko pozycjonowany, to dużo większe prawdopodobieństwo, że się będzie sprzedawać, więc dbanie o konwersję z pewnością. Wynik, jaki nas powinien cieszyć, no to jest sprawa indywidualna, bo nie wiadomo, czy jesteś resellerem, producentem i w jaką niszę celujesz, kto jest twoją grupą docelową, a jakich błędów nie popełniaj przy tworzeniu promocji. No,
przede wszystkim przepalania konwersji, bo ta konwersja ostatecznie jest takim właśnie języczkiem uwagi, który decyduje o tym, czy ten produkt, z którym wchodzimy gdzieś tam na platformę będzie wysoko w pozycjonowaniu, czy nie, bo jeżeli Amazon widzi, że produkt ma dobrą konwersję, to znaczy, że Amazon jest coraz bardziej pewny tego produktu, więc wyżej go pozycjonuje, chętniej go pozycjonuje, bo wie doskonale, że będzie miał z niego pewną bułę. Nie? Okej, okay, idziemy dalej. Seria ogólnych pytań, to seria ogólnych odpowiedzi. Jak efektywnie przeprowadzić kampanię reklamową na Amazon? Zacznijcie od karty produktowej i od tego, jak wygląda tytuł i zdjęcie profilowe, czyli to zdjęcie main image, które prezentujecie. Jeżeli macie produkt wariacyjny z wieloma wzorami, czy tam kolorami, rozmiarami, to pamiętajcie o tym, żeby to klientowi przedstawić. Jeżeli wiecie, że produkt ma niestandardowe rozmiary albo nie tak, jak klient sobie wyobraża, to pamiętajcie, żeby to zaznaczyć gdzieś w tytule na początku. Dajcie tak dużą ilość informacji do klienta, żeby tych klientów pomiędzy sobą spolaryzować. To znaczy, nie zależy nam na klientach nieprzekonanych. Klient ma wejść i kupić, albo w ogóle nie wchodzić. Tak? Przepalona konwersja w tym wypadku to jest najgorsze, co możemy zrobić. Nie mówię tylko przepaloną konwersję reklamową, ale w ogóle przepaloną konwersję. Czyli to, jeżeli oczekiwania wobec produktu nie pokrywają się z rzeczywistością. Nie? Dobra. Czy można sprzedawać tylko B2B? Nie spotkałem się, żeby sprzedawać tylko B2B, trzeba też oferować produkty B2C. Chcemy wdrożyć swoją markę na Amazon. Aktywnie sprzedajemy produkty innych producentów od kilku lat. Jak w takim przypadku wygląda Brand Registry? Robi się to na oddzielnym koncie? Nie, robi się to na waszym koncie, tylko to konto to jest połączone konto Brand Registry. Normalnie rejestrujecie markę, jeśli jesteście dogadani z dystrybutorem, tylko pamiętajcie, papiery, tak, czy z producentem, papiery. Pamiętajcie, że na gębę to się można w budowlance dogadywać, tak, albo jak kogoś zatrudniacie na czarno, a w tym wypadku papier jest podstawą, czyli żebyście zabezpieczyli swoje interesy, że w momencie, jak zarejestrujecie tę markę, wprowadzicie te produkty, zaczniecie je pozycjonować, włożycie dużo w ich reklamę, no to żeby nie było sytuacji, gdzie ten dystrybutor czy ten producent się na was wypnie i powie, a to teraz sobie sam posprzedaję i tyle. Czyli zabezpieczenie papierami, robi się to na tym samym koncie i polecam. Dobry plan. Fajny. Pytanie o kanały marketingowe na Amazon. Czy poza reklamami PPC, optymalizacją słów kluczowych, pod wyszukiwanie organiczne istnieje coś jeszcze? Brand Registry, A+ Content, Sponsored Brands, czyli reklama dla produktów, markowych, czyli z marką własną, no i na pewno kwestie remarketingu plus kierowanie ruchu z zewnątrz, tak? Facebooki, jakieś Instagramy i tak dalej, polecam. Jak najlepiej zacząć sprzedawać na Amazonie? Dobra. Pominijmy to pytanie. Jak prawidłowo dodać nowy produkt? Mam zarejestrowany kody kreskowe w bazie GS1, ale Amazon ich nie wykrywa. Zwróć się do GS1 z zapytaniem, dlaczego, czy kod został aktywowany, bo kod mógł nie zostać aktywowany i po prostu nie ma go jeszcze w bazie. A jeśli Amazon wchodzi na Gepir, tak, czyli wyszukiwarkę kodów kreskowych, którą wam tutaj podłączę, i jeśli Amazon tamże tego nie wykrywa, no to może być tak, że rzeczywiście nie jesteś w stanie dodać tego produktu. Jeszcze jedna rzecz, jak dodajesz produkt, pamiętaj o tym, żeby poprawny typ kodu kreskowego tam dodać, tak? Czyli jeśli to jest EAN, to EAN. Nie bawimy się w GTIN-y i tak dalej, tylko jeśli EAN, to EAN. Więc to też sprawdź i sprawdź, czy przypadkiem ktoś twojego kodu na przykład nie podkradł, nie wykorzystał i tak dalej, bo to też są takie opcje i twój produkt może być już, znaczy twój produkt, jakiś produkt może być pod twoim kodem kreskowym, więc to też trzeba zweryfikować, nie? Jak podjąć rozmowę z Amazon na temat sprzedaży na platformie w kategorii kosmetyki? Jaką marżę oczekuje Amazon? Tutaj rozumiem, że rozmowa jest o wendorze, a nie sellerze, no bo w momencie, jeżeli jesteście sellerem, to sami ustalacie marżę, w zasadzie narzut, a jeśli mówicie o wendorze i chcecie sprzedawać na platformie w kategorii kosmetyki, no to przede wszystkim zawsze polecam, żeby najpierw być sellerem,
wypozycjonować swoje produkty, żeby z Amazonem rozmawiać z pozycji siły, a nie z pozycji, dostawcy, tak? Tylko takiego jakiegoś tam, który tak czy owak będzie musiał wykonać wszystkie te ruchy, które wykonuje się na sellerze, czyli kwestie związane chociażby z promocją produktu, advertisingiem, brandowaniem i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bym bardziej wychodził z założenia, że najpierw sprzedajemy jako seller, tam pozycjonujemy swoje produkty, a później idziemy do vendora, czyli działamy z vendorem, oferując te produkty, które są już jakoś wypozycjonowane, no bo wtedy ta negocjacja ceny ma ręce i nogi, ma sens, więc wtedy jakby to rzeczywiście zadziała. Jak pisać i rozmawiać z supportem Amazon, żeby byli skuteczni i nas nie zbywali? Czy można w formie, że narażają nas na straty przez swoją opieszałość i niekompetencję? Dokręcamy śrubę, nie? Dokręcamy śrubę. Tam zawsze trzeba cisnąć. Pamiętajcie o tym, że jakby ten urzędowy tryb załatwiania spraw przez Amazon bardzo często opiera się na tym, że Amazon sobie macie jakiegoś case'a otwartego, czekacie na odpowiedź Amazona, po 3 dniach tam nie zweryfikowaliście, czy tam po 5 dniach nie zweryfikowaliście, ten case już jest odpowiedziany i tam nic nie ma, nie? Tak po prostu jest answered i tyle, bo ktoś musiał zamknąć case'a, żeby mu się KPI zgadzały, więc cisnąć. Oczywiście w pewnym momencie Amazon czasami potrafi zrobić takie sprzężenie zwrotne, gdzie powie, że hej, w tej sprawie na przykład negatywnego feedbacku już ci odpowiedzieliśmy, nic nie możesz z tym zrobić, ale generalnie to jest ciśnięcie, czyli konsekwencje i nadzorowanie tych case'ów, które się prowadzi, tak? Czy tych case'ów, które się zakłada. Ale generalnie tak, można w ten sposób pisać, jeżeli rzeczywiście coś takiego ma miejsce. Oczywiście nie, jeśli to z kapelusza wyciągacie takie argumenty, no bo jeżeli na przykład okazuje się, że wasze produkty, które zrobiliście zwrotkę z FBA, a wasze produkty wróciły w stanie jakimś katastrofalnym, bo ktoś tego nie spakował dobrze, pomimo tego, że mieliście taką prośbę, no to jak najbardziej dokumentujemy to i awanturujemy się do Amazona, więc pamiętajcie o tym, że tam trzeba cisnąć do upadłego. Jakie formy promocji aukcji są najbardziej opłacalne? Ofert, nie aukcji. Jakie mogą być powody znikomej liczby wyświetleń moich aukcji? Ofert, nie aukcji. Jak upewnić, że nasza aukcja posiada odpowiednie parametry, by była dobrze pozycjonowana? Formy promocji, przede wszystkim to, co jest najważniejsze organicznie, czyli słowa kluczowe i wysoka konwersja na produkcie, czyli to, że produkt nie myli końcowego użytkownika co do swojej istoty, czyli jest tym produktem, który rzeczywiście oferujecie i jest mniej więcej przewidywalny. Jeśli masz znikomą liczbę wyświetleń twoich ofert, to trzeba te oferty podhypować reklamą, a jeśli nie masz buyboxa, to musisz się o tego buyboxa postarać. Jeśli musisz wygenerować jakieś sprzedaży, to nawet zagreguj swoich potencjalnych klientów i roześlij im dedykowany link z ofertą na Amazonie, że hej, może zainteresujesz się kupnem mojego produktu. Bez buyboxa nie możesz reklamować, a bez reklamy nie masz wyświetleń, więc no tak, że tak powiem, w koło Macieju. Dlatego przede wszystkim skup się na karcie produktowej, na słowach kluczowych, na precyzyjnym doborze słów kluczowych i na bardzo ładnych, jasnych grafikach, nie? Pomimo otrzymania informacji o konieczności odbioru paczki, klient jej nie odebrał i paczka wróciła do nas. Czy możemy zwrócić kwotę transakcji pomniejszoną koszt wysłania i powrotu paczki? Jakie korzyści daje rejestr własnej marki? To jest tak, że jeżeli to jest uwarunkowane zasadami handlowymi każdego rynku. Ja powiem zawsze ten przykład, który przytaczam, zasady z niemieckiego rynku, czyli jeżeli produkt jest do 40 euro, nie sprawia kłopotów w wysyłce i klient wysyła go w granicach danego kraju, to możecie jakby brać od niego koszt wysyłki. Jeżeli jest to produkt o wartości jednostkowej powyżej 400 euro albo jest poniżej 400 euro i sprawia obiektywne trudności w zwrocie i to jeszcze jest zasada, że to musi być powyżej 14 dni, między 14 a 30 dniem, to wówczas to jest przy tej pierwszej zasadzie 14-30 dni, a przy tej drugiej bez względu na czas od 0 do 30 dni, to klient zwraca na wasz koszt, więc no, miejcie to na uwadze i czytajcie regulamin Amazona, tam jest naprawdę to dość precyzyjnie opisane. Jesteśmy nową w 100% europejską firmą na rynku suplementów diety, nie mamy rozpoznawalności rynku, jesteśmy zarejestrowani na Amazon, chcielibyśmy własnymi siłami wypromować na platformie, jak osiągnąć poziom tysiąca sprzedanych w pierwszym miesiącu,
nie osiągniecie, albo załadujecie po prostu tak niepotyczne pieniądze w reklamę. Ja nie chcę nikogo tutaj deprecjonować, nie doceniać i tak dalej, ale wiem po prostu, jak trudna jest sprzedaż na Amazonie, a suplementów diety jest naprawdę hiper trudne. Tam są niekiedy takie akosy, tak wysokie bidy, że no 100-120% to jest tam akos bardzo często regularny, tak? Bo te suplementy diety są naprawdę produktami, w których jest bardzo silna bijatyka, do tego certyfikacja i do tego forma logistyczna jest tutaj super istotna, czyli to, że dostarczacie to na przykład FBA-em, czyli magazynem logistyk Amazona, po to, żeby ten klient miał to jak najszybciej, bo ostatecznie to jest dobro FMCG, tak? No, jakby tutaj nie ma co kryć. Ten klient nie będzie czekał 2 tygodnie na to, żeby wasze wyjątkowe suplementy diety dostać, jak ma dokładnie takie same suplementy za podobną cenę, tylko za 2 dni. Nie? No, i jeszcze z jakimiś opiniami, więc tutaj przede wszystkim, no, wiecie, ostatecznie te suplementy, nie deprecjonuję was, ale suplementy zwykle są bardzo podobne do siebie, tak? Jeśli chodzi o kwestię składu, bo bardzo często to są po prostu mieszalnie, tak? Które etykietują na zlecenie jakiegoś tam klienta. Więc jeśli mamy etykietowanie na zlecenie jakiegoś tam klienta, to tak naprawdę to, czym jesteśmy w stanie rywalizować, to jest przede wszystkim forma logistyczna, czyli dostępność produktu oraz marketing, nie? No i oczywiście opinie. Czy można dodać w regulaminie link do formularza reklamacyjnego, nie, który jest na naszej stronie internetowej? Nie, nie można. W ogóle zabronione, bo znaczy Amazon nawet zablokuje ten link, więc tutaj nie ma o czym gadać. Dlaczego czas dostawy na stronie produktu nie pokrywa się z tym, co jest później w zamówieniach? Klient na stronie produktu widzi na przykład dostawę 22.06, a już w zamówieniu jest dostawa do 26. Zmiana miasta powoduje zmianę daty dostarczenia widocznej na stronie produktu. Sprawdź proszę, czy nie sprawdzasz czasu dostawy z polskiego IP, tak? Jeżeli chcecie sobie sprawdzić, jak to wygląda u klienta niemieckiego, zostawiam wam link do strony Hide Me Proxy, tam wystarczy wsadzić link do strony niemieckiej i wtedy widzicie, jak to klient niemiecki widzi z określonego poziomu. Do tego trzeba mieć tu na uwadze formę logistyczną, czy to jest forma logistyczna FBA czy FBM, no bo to też jest dosyć istotne, nie? Co mamy dalej? Czy zwykły Kowalski może kupić produkt po cenie biznesowej? Czy ta opcja jest dostępna tylko dla zweryfikowanej firmy? Tylko dla zweryfikowanej firmy. To jest Amazon Business i musi być VAT UE zweryfikowany. Jak ustawić Prime na Seller Central dla FBM? To jest opcja Seller Fulfilled Prime. Można to zrobić tylko wówczas, kiedy ma się magazyn na terenie państwa, w którym się sprzedaje i wówczas się zamawia kuriera z Amazona. Oczywiście są polskie firmy, które oferują, jakby brokerzy, kuriercy, którzy oferują też tego rodzaju usługę dla klientów B2C, klientów B2B z Polski, tak? Czy B2C, no B2C też dobrze powiedziałem, z Polski, czyli jeśli mamy klienta, który, czy producenta, dystrybutora, który sprzedaje z Polski, to on może podwieźć to pod granicę i tam z magazynu takiego zewnętrznego sprzedawać już jako Prime jako FBM, no ale to też się wiąże z rejestracją VAT-UDE, więc trzeba pomyśleć, czy nie bardziej się opłaca wówczas wysyłka na FBA, no chyba, że to są produkty gabaryty albo hazmaty. No to rzeczywiście. Co zrobić, kiedy klient ma konto hiszpańskie, zamówi z Wysp Kanaryjskich, kiedy tam nie obowiązuje podatek VAT i będzie chciał fakturę? W jaki sposób w tym przypadku wystawić fakturę? Czy wysyłając przy FBA nie będzie problemu z wystawieniem faktury, tylko sprzedający w FBM mogą mieć problem? Czy można w Seller Central ustawić gdzieś brak wysyłki do tych miejsc? Amazon generalnie nie pozwalał na wyłączanie określonych miejsc, właśnie to były Wyspy Kanaryjskie, Baleary, Wyspy Kanałowe, co tam jeszcze było, jakieś Domtomy we Francji, czy jakaś Gujana francuska i tak dalej, były tam na przykład Meija, tak, jest Korsyka, jest Sycylia, jest, co jeszcze, no jest Majorka, tak, no więc tych miejsc generalnie trochę jest. Amazon już pozwala wyłączać jakieś tam określone miejsca z wysyłki. Odnośnie VAT-u, to szczerze mówiąc ja nie wiem, to znaczy
że nie obowiązuje podatek VAT w Hiszpanii. Raczej obowiązuje, w moim przekonaniu. Więc tutaj pytanie jest, czy to jest może sprzedaż B2B? To pytanie warto zadać. Z ciekawości w ogóle sprawdzę, czy rzeczywiście podatek VAT nie obowiązuje na Wyspach Kanaryjskich. Świetny webinar. Dzięki. Miło mi. Założyłam konto. Chciałabym sprzedawać produkty pochodzenia polskiego jako FBA. Dobrze. Chciałabym zrobić listing i widzę, że muszę wybrać jedną z opcji. Kod. UPC, ISBN, listing GCID. GTIN, a nie CTIN. Nigdy nie sprzedawałam za granicę. Nie posiadam kodów. Jaki kod powinnam wybrać? To w ogóle nie ma związku ze sprzedażą za granicę. Mogłaś też sprzedawać to w Polsce. Wybierasz taki kod, jakim. To jest kod kreskowy, tak? To jest kod kreskowy, więc to jest typ kodu, którym możesz nadać produktowi, więc tak naprawdę w tym wypadku zazwyczaj dla Europy, to jest najbardziej popularny, to jest European Article Number, czyli EAN. Eksperci z GS1, eksperci też ludzie z GS1, mogą ci to wytłumaczyć bardzo przystępnie, to nie jest w ogóle problematyczne. Zazwyczaj będzie to kod EAN, jest taka sprawdzarka kodów kreskowych, nie pamiętam, ale możesz nawet wpisać online barcode verification i wtedy algorytm wypluje ci informację, jaki to jest kod kreskowy. Tyle. Albo możesz na przykład zrobić to bezpośrednio w Gepirze. Podsyłam jeszcze raz. I jest tam też można znaleźć, z tego co pamiętam, można znaleźć typ kodu kreskowego. Dobra. Dalej. Chcielibyśmy przenieść prawo do konta z Amazon z jednej spółki na drugą. Naszą spółkę opcji Legal Entity Change, to jest zazwyczaj transfer account albo transfer legal account. Od Amazonu otrzymujemy sprzeczne informacje w związku z tym pytanie. Jak długo może potrwać proces? W ogóle super pytanie, jedno z moich ulubionych. Jakie dokumenty będą potrzebne, czy tłumaczenie tych dokumentów będą potrzebne, w jaki dzień czy w nocy najlepiej to robić i gdzie się zgłaszać, jak wystąpią problemy. Jak wystąpią problemy, czy można przerwać i cofnąć się do stanu poprzedniego, czy podczas procesu przeniesienia praw sprzedaży na koncie jest zawieszona. Robiłem to już ponad 100 razy. Ostatnio ten proces niestety się zmienił i to drastycznie się zmienił. I teraz tak, po kolei. Legal Entity Change, czyli ta opcja Transfer Legal Account albo Transfer Account, generalnie nie działa. Amazon to wie i ta opcja niestety to jest wydmuszka. Pracują nad tym, z tego co wiem, i ta opcja dopiero będzie działać i niestety to jakby nie funkcjonuje. Druga rzecz, ten proces może trwać 3 dni albo 6 miesięcy. Tak to niestety wygląda. Ostatnio jest fala sprzedawców, którzy się załadowali w to na początku roku 2020 i do teraz czekają w ogóle na to, żeby Amazon się ruszył. Firmy, z której jest prowadzona sprzedaż, bardzo często nie istnieją już, więc to jest generalnie bardzo ciekawy case i w tym momencie, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób rozpocząć ten proces, trzeba najpierw się zgłosić formalnie do Amazona, formalnie przedstawić informację o tym, że się chce coś takiego dokonać, a później dopiero działać podług ich założeń czy podług ich wskazówek, wytycznych, odpowiadać przede wszystkim na maile. Tłumaczenia dokumentów będą potrzebne absolutnie, czy to na język angielski, czy niemiecki, tłumaczenia przysięgłe, jeśli to jest działalność gospodarcza, to CEDIC, jeśli spółka kapitałowa czy osobowa, to KRS, więc miejcie na uwadze, że na pewno będzie to potrzebne, jak spółka cywilna, to CEDIC, będzie to na pewno potrzebne. W CEDIC-u nie trzeba robić tłumaczenia przysięgłego jak coś, bo jest CEDIC w wersji angielskiej, który jest akceptowalny, bez różnicy dzień czy noc, w tym momencie to już jakby nie ma różnicy, bo to i tak trafia w pipeline osób, które siedzą w tych teamach weryfikacyjnych. Jak wystąpią problemy, to nie można tego przerwać i nie można cofnąć do stanu poprzedniego. Sprzedaż zwykle nie jest zawieszona i można wypłacać środki, ale pamiętajcie o tym, że proces jest po prostu niewygodny, skomplikowany i jeśli nie musicie, to nie róbcie. To taka rada, a jeśli musicie, no to na własną rękę generalnie jest trudno. Ja przy tym moim obecnym doświadczeniu może nie tyle się boję tego robić, co wiem, że to jest po prostu uciążliwe, upierdliwe, i to jest trochę na dwoje babka wróżyło. Nie?
Kasiu, jak możemy następne. Kampanie automatyczne czy manualne? Jeżeli manualne, to który rodzaj? To zależy. It depends. Najpierw automatyczne, później manualne. Z automatycznych wyciągamy najlepsze keywordy, wchodzimy na manualne. Jeżeli manualne, to który rodzaj? Zazwyczaj broad się bierze. No ale to jest też uzależnione od produktów, słów kluczowych i tak dalej, no bo jeśli sprzedajemy krzesło, tak, no to krzesło na tym broadzie zazwyczaj będzie trzeba, ale jeśli to jest krzesło wędkarskie, no to można robić nawet phrase, tak, czyli krzesło wędkarskie, albo exact, nie? To też by się tutaj sprawdziło, jak najbardziej. Tym bardziej, że w języku niemieckim prawdopodobnie krzesło wędkarskie jest po prostu jednym słowem, jak to zazwyczaj w języku niemieckim bywa, więc to tak mówię przykładem. Ile procent wartości produktu optymalnie przeznaczyć na PPC? No, tak, żeby ci się spinało i żebyś zarabiał na tym. Tylko trzeba pamiętać o tym, że możemy to brać w dwóch ujęciach, tak? Możemy brać AKOS wobec budżetu, który sobie założyliśmy, przychód wobec budżetu, który założyliśmy, i możemy mieć ten model liczony od całości, czyli jakby TACOS, jak to się mówi, czyli Total Average Cost of Sales, czyli liczony od całości przychodu. No liczysz, jakby realizujesz to w ten sposób, żeby ci biznes spinał, tak? No to nie możesz przeznaczyć 50% wartości produktu, jak ci się to spina, a takie są warunki rynkowe, jeśli chodzi o produkty, no to nie ma czarów, tak? To czysta matematyka. Jak reklamować Amazon na FB i Instagramie? Linki dedykowane. No nic specjalnie skomplikowanego. Ja nie jestem ekspertem od Facebooka, ale to się dość prosto robi. Jak zacząć sprzedawać produkty limitowane i ustalić ich ceny na Amazon? Research przede wszystkim i benchmark. Research produktów, które chcecie sprzedawać. No i przede wszystkim, czy te produkty będą potrzebować jakiejś specjalnej formy wysyłki, czy klient sobie poczeka na nie 2 tygodnie. Czy to są produkty jakieś bardzo unikalne, których ceny możecie super zawyżyć i one i tak zejdą, no to jest kwestia wyliczenia, w którym momencie wam się spina biznes, a ustalenie cen na Amazon to jest zazwyczaj benchmark wobec konkurencji pośredniej albo bezpośredniej. Odnośnie reklamy, jaki akurs jest według ciebie akceptowany dla kampanii automatycznych? Wiem, zależy od kategorii, ale może jakieś przykłady. Zależy. Dla produktów na przykład, które są produktami prezentowymi, to czasami AKOS jest akceptowalny na poziomie 200%. No, są i takie przypadki automatyczne. No ale taki automatyczny AKOS, jeśli średnio, globalnie w ujęciu tam wszystkich kategorii, jeśli mamy AKOS na poziomie 20-30%, jest ok, automatyczny. A później to jest szlifowanie. Wypłaty z Amazon są co 2 tygodnie, a wraz ze wzrostem przychodu rośnie kwota zablokowanych środków, account level reserve, unavailable balance. Nagle okazuje się, że ta kwota jest coraz poważniejsza i skutkuje tym, że firma jest pozbawiona środków w kwocie od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy euro. Czy chodzą jakieś plotki, Amazon zmniejszył te limity, chociażby dla lojalnych sprzedawców? Zmniejsza te limity. Jeżeli jesteś lojalnym sprzedawcą, to zmniejsza. A poza tym nie ma sensu czekać na wypłaty automatyczne, tylko wchodzisz na balance, klikasz request payment, czyli request disbursement, i dostajesz te środki po 3-5 dniach. I to absolutny mus. Czy budowanie SEO bez nakładów na PPC jestem w stanie wypromować swoje produkty na pierwszą stronę wyników wyszukiwania? Tak, ale jakim kosztem? Więc to jest trochę tak, jakbyś chciał zbudować dużą masę mięśniową bez używania sterydów i no to oczywiście da się, no tylko to potrwa 10 lat. Więc trzeba technicznie już chyba już to nawet nie jest wykonalne. Kiedyś to było wykonalne, teraz to już naprawdę technicznie, no tak jakbyś miał na zawody kulturystyczne Mr. Olympia iść jako tak zwany natural, tak, czyli bez kucia tyłka sterydami, więc no co ja mogę powiedzieć. Z jakich narzędzi najlepiej korzystać, żeby wysycić swoje aukcje dobrymi słowami kluczowymi? A podam wam parę przykładów. To tak. Pierwszy, Merchant Words, bardzo precyzyjne narzędzie.
Drugie. Helium, ten mniej precyzyjne narzędzie, ale takie bardziej zbajerowane. I trzecie. Sonar Tool. Bardzo nieprecyzyjne narzędzie, ale fajne, bo można znaleźć głupie słowa kluczowe, takie, które są w zasadzie antysłowami kluczowymi, no ale daje nam to też jakiś tam pogląd na branżę, więc te trzy polecam. Dlaczego nie mogę dodać recenzji zakupionego przedmiotu? Bo na przykład nie robiłeś wcześniej transakcji na Amazonie i łączna kwota twoich zakupów nie przekroczyła 40 euro. To jest jedna rzecz. Druga, Amazon wykrywa na przykład powiązanie pomiędzy tobą a sprzedającym i nie pozwala ci z racji tej, że wasze powiązanie jest za bliskie, albo na przykład piszesz jakiś generyczny tekst, którego algorytm Amazona nie przyjmuje. Create and customize stores for your brands, czyli tworzenie sklepu własnej marki. Co sądzisz o działaniu takiego sklepu? Jak przekłada się na poprawienie sprzedaży własnych marek? Warto inwestować? Bezwzględnie warto. Naprawdę to się zwraca po 3 miesiącach, nie? I to tak bez względu na branżę i bez względu na to, no chyba, że naprawdę ktoś tam zakopuje ten brand, zakopuje tę sprzedaż, ale zazwyczaj po 3 miesiącach to się zwraca, więc polecam. 3 miesiące trwa rejestracja, po 3 miesiącach możemy oczekiwać zwrotki. Kiedy Amazon oficjalnie wchodzi do PL? Nie do mnie pytania, a do Amazona, ale w mojej estymacji no to jeszcze kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt miesięcy. Czy możesz polecić jakiś program do integracji kanału sprzedaży i magazynu, który uwzględnia FBA? Korzystałeś może z Idea ERP? Idea ERP znam, nie korzystałem, a jeśli chodzi o kanał integracji, który poleca, czy tam tak manipuluje, to nie znam, ale Baselinker is the key. Baselinker to jest najlepsze i oficjalnie uznane przez Amazon narzędzie do integracji FBA, FBM. Lepszego w Polsce nie znajdziecie. Absolutnie. Czy występuje jakaś forma zwrócenia się do klienta o wystawienie opinii? Sprzedałem około 20 przedmiotów, nie otrzymałem żadnej opinii od kupujących. Jak dostaniesz opinię przynajmniej jedną po 100 zakupach, to się ciesz. Bo generalnie oczywiście jest to uzależnione od branży, uzależnione od kategorii produktu, jaki sprzedajesz, no bo jeśli te produkty wywołują emocje, to klientowi bardziej będzie i szybciej do wystawiania ci opinii, a jeżeli nie jesteś w stanie, nie jesteś w stanie, znaczy nie masz produktu, który wywołuje te emocje, czyli jest powiedzmy sobie tam stojakiem na ręcznik albo coś, no to tego klienta musisz trochę przekonać, czyli na przykład wysłać mu wiadomość z requestem o to, żeby zostawił ci opinię. Czy można ustawić ilość minimalną ilość zakupionego przedmiotu przy cenie biznesowej, tak, aby klient... Tak, jak najbardziej. I to w plikiem się da ustawić, czyli buy at least coś tam, a otrzymasz coś tam. Tak, da się. To jest funkcjonalność w ogóle w Manage Inventory, więc nic specjalnie skomplikowanego. Wszystko. Poszło sprawnie, dzięki. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, uściski.